Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, niech będzie z nami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszych braci, kapłana Władysława oraz Ryszarda i Tadeusza. Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest częściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z naszymi braćmi w domu naszego Ojca. Ciebie, Panie, a nie słuchaj głosu mego, na serce ucho, na głos mego błagania. Bóg miłosierny, daje odkupienie. Których na ziemi darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym. I prosimy, abyś teraz uwolnił ich od zła wszelkiego i dał im wieczny pokój. Dla naszych braci przeminęło życie ziemskie, błagamy Cię zatem, miłosierny Ojcze, abyś prowadził ich do Twojego Królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość się z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieku.
Brzozowskim, w powiecie brzozowskim. W 1931 roku przystąpił do nowicjatu zakonu jezuitów, a w sierpniu 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od września 1947 roku pełnił posługę kapłańską w Czernicy, gdzie dał się poznać jako doskonały duszpasterz i rekolekcjonista, krytykujący w swoich kazaniach materializm i kongres. Wiosną 1948 roku przystąpił do Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, stając się kapelanem jej oddziału zbrojnego żandarmerii. Zatrzymany został 2 lipca 1949 roku w Krakowie. Miesiąc później, 13 sierpnia 1949 roku, skazano go na śmierć. Wyrok wykonano 14 września tego roku na dziedzińcu więzienia przy ulicy Monteluppich w Krakowie. Ryszard Kłapot, pseudonim Pomsta. Urodził się 4 kwietnia 1924 roku w Mysłowicach. W czasie wojny został zatrzymany przez Niemców i wywieziony na roboty, z których powrócił w maju 1945 roku. We wrześniu 1946 roku wstąpił do dowodzonego przez majora Józefa Kurasia Ognia zgrupowania partyzanckiego Błyskawica. Zatrzymany podczas obławy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bielance 8 listopada 1946 roku, sądzony na sesji wyjazdowej w Nowym Targu, został 4 stycznia 1947 roku skazany na śmierć. Wyrok wykonano 17 stycznia tego roku w więzieniu przy ulicy Monteluppich w Krakowie. Podporucznik Tadeusz Zajączkowski, pseudonim Matko. Urodził się 1 stycznia 1924 roku na Lwowie. W 1942 roku skierowany został przez Niemców na roboty, z których zbiegł. Ukrywał się i wstąpił do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. Po jego rozwiązaniu zgłosił się do wojska i w stopniu podporucznika walczył z Niemcami nad Wysą Mużycką. Zdemobilizowany po wiosnę 1946 roku, po czym wstąpił do działającego w rejonie Makowa Podkarańskiego oddziału partyzanckiego Błyskawica Turami. Niebawem został aresztowany i wyrokiem z 29 września 1946 roku skazany na śmierć. Zamordowano go 21 października tego roku w więzieniu przy ulicy Monteluppich w Krakowie. Szczątki księdza Władysława Kurpiacza, Ryszarda Kłaputa i podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego zostały odnalezione podczas prac poszukiwawczych Instytutu Pamięci Narodowej na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie, prowadzonych w latach 2017-2018. Uczestnicy uroczystości pogrzebowych świętej pamięci księdza Władysława Kurpiacza,
świętej pamięci Ryszarda Płakuta, świętej pamięci podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na uroczystości pogrzebowe. Składamy dzisiaj hołd trzem polskim patriotom, bohaterom powstania antykomunistycznego, którzy za wierność Rzeczypospolitej zapłacili najwyższą cenę. Z serca dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do odnalezienia i identyfikacji ich doczesnych szczątków. Uważam za nasz, współczesnych Polaków, obowiązek, by tym, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, zapewnić godny pochówek i oddać należne honory. Chcę też podziękować społeczności Krakowa za udział w tej ceremonii. To dla mnie osobista duma i radość, że mieszkańcy mojego rodzinnego miasta pielęgnują pamięć i czczą naszych niezłomnych rodaków. Wielu Krakowian nadal pamięta czasy, gdy nazwa ulicy Montelupich budziła podobną grozę jak krakowiecka w Warszawie. Tutaj w latach okupacji niemieckiej więziono profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, torturowano i zabijano żołnierzy Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny siedzibę hitlerowskiego Gestapo zajął Komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa i NKWD. Cele na Montelupich znów zapełniły się działaczami organizacji niepodległościowych. Przeprowadzano tu brutalne śledztwa i egzekucje członków drugiej konspiracji, a ciała zamordowanych grzebano potajemnie na cmentarzu rakowickim. Prawda o tym długo czekała na pełne ujawnienie. Dopiero w ostatnich latach niepodległa Polska z determinacją podjęła poszukiwanie swoich najwierniejszych synów, których reżim zgładził i próbował usunąć z pamięci potomnych. Ale te plany zbrodniarzy się nie powiodły. W polskich domach przez pół wieku przechowywano wspomnienia i pamiątki o bohaterach, traktowane jak relikwie patriotyczne. My, Polacy, nigdy też nie daliśmy wiary szkalującej ich propagandzie, która z tak wielką mocą starała się otyć niesławą, zwłaszcza księdza kapelana Gurgacza. Jego pokazowy proces i sensacyjne publikacje godziły w to, co nam, Polakom, najbliższe, w Boga i Ojczyznę, w naród i Kościół. Rodacy rozumieli jednak, że kiedy zdrajcy nazywali kogoś bandytą, to znaczyło to w rzeczywistości, że był on godny głębokiego szacunku. Teraz wreszcie możemy wypełnić ostatnią powinność względem tych, którzy nie ulegli obcej przemocy i do końca wytrwali w służbie najwyższym wartościom naszej wspólnoty. Przeszło 70 lat po ich śmierci, żegnamy ich uroczyście jako chlubę narodu. I to dziedzictwo szczególnie chętnie przyjmuje młode pokolenie, które poniesie je w przyszłość, zawsze pamiętając o niezłomnych, niegdyś wyklętych, a dzisiaj powszechnie honorowanych. Cześć i chwała bohaterom wolnej Rzeczypospolitej. Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał ordery odrodzenia Polski pośmiertnie osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ordery w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekażę na ręce najbliższej rodziny zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Piotr Ćwik. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski pośmiertnie
Mikołaj Łuczkowski. Order odbiera bratanek pan Grzegorz Zając. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Ryszard Płachot. Order odbiera bratanek pan Robert Płachot. W 2007 roku ksiądz Władysław Burgacz został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Przede wszystkim, szczególnie rodziny ojca Władysława Burgacza, porucznika Tadeusza Zajączkowskiego oraz Ryszarda Kłaputa, a także was wszystkich weterani walk o niepodległość. Witam ministra Piotra Ćwika, reprezentującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Witam organizatorów tej uroczystości, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Karola Nawrockiego oraz wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, reprezentującego prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Witam ministra Włodzimierza Bernackiego, reprezentującego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Witam dyrektora Łukasza Kudlickiego, szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, reprezentującego ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka. Witam parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze wcześniej powinienem powitać przedstawicieli władz samorządowych z Warszawy, województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Oczywiście przedstawicieli witamy Wojska Polskiego z generałem Grzegorzem Grodzkim oraz generałem Ryszardem Pietrasem. Witam przedstawicieli służb mundurowych z nadinspektorem Michałem Ledzionem, komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie. Was wszystkich, drodzy bracia, kombatanci, z wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń i tych instytucji, które fundacji pielęgnują polską tradycję niepodległościową, a także przedstawicieli Związku Zawodowych z Adamem Lachem, przewodniczącym Zarządu Regionu Małopolskiego.
Polska, NSZZ Solidarność. Oczywiście witam przedstawicieli szkół, placówek oświatowych, z Małopolską Kurator Oświaty, panią Barbarą Nowak, przedstawicieli mediów. Serdecznie pozdrawiam. Jest was naprawdę dużo. Dobrze, że o tym będziecie mówić, o tym będziecie transmitować. I szczególnie witam dyrektora oddziału telewizji polskiej w Krakowie, pana Rafała Marka. Witam grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe na czele ze sztandarem Wojska Polskiego wystawionym przez 6. Brygadę Powietrzną Desantową. Serdecznie witam wszystkich, którzy dzisiaj przy krzyżu stajecie w szacunku dla idei i tradycji Armii Krajowej oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Przejawiacie troskę. Pamiętacie o oficerach i żołnierzach, którzy oddali życie w służbie w ojczyźnie. Serdecznie między innymi dziękuję za wiele mszy zamówionych, między innymi za dusze zamordowanych bohaterów. I taka msza od Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Mielcu jest u nas celebrowana 24 grudnia o 10. Oni już na nią zapraszali. Niech ta godzina Eucharystii dobrze nas nastawi z nadzieją na zmartwychwstanie. Ufamy, że nasi bracia już pukają do niebawna. Myślmy i prośmy Boga w modlitwie o miłosierdzie dla nich, dla nas i świata całego. Módlmy się. Boże, Ojcze Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł i zmartwychwstał. Spraw łaskawe mocą tej tajemnicy Twojej słudzy, kapłan Władysław, Ryszard i Tadeusz, którzy zasnęli w Chrystusie, przez Niego dostąpili radości zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Siostry, bracia, jeśli w tej chwili, jaką wspólnie przeżywamy, a więc ceremonię pogrzebową trzech wielkich postaci z historii naszego narodu, można zapomnieć o tym, co najważniejsze. Moglibyśmy wspominać daty ich urodzenia, szkoły, jakie skończyli, czy w końcu to, w jaki sposób z tego świata odeszli. Moglibyśmy zatrzymać się, nie daj Bóg, tylko nad ich oprawcami i zaczęlibyśmy wtedy kontemplować zło. Czy o to nam chodzi? Czy to jest naszym celem? Czy to ma być podstawą naszej celebracji? Nie. Dziś razem chcemy złożyć dziękczynienie Bogu za wszystkich wiernych synów naszej Matki Ojczyzny. Na tym pogrzebie księdza Władysława Burgacza, Sema, Ryszarda Kłatuta, Pomsty i podporucznika Tadeusza Zajączowskiego, Mokrego, chcemy oddać im należną cześć, szacunek, a także spełnić posługę miłosierdzia wobec naszych braci, która zamyka się w uczynku miłosierdzia. Pogrzebać. Ktoś może zapytać, po co to wszystko? Po co wysiłki tylu ludzi, odnajdywanie szczątków, ich identyfikacja? Przecież to historia. Po co do tego wracać? Gdy spojrzymy realnie na świat, to okazuje się, że człowiek jest właściwie jedynym stworzeniem na Ziemi, które odróżnia się w znacznym stopniu od pozostałych stworzeń. I pomimo czasem różnych wspólnych cech, od tych innych stworzeń odróżnia człowieka też właśnie ta niesamowita i serdeczna troska o zmarłych, która przejawia się w organizacji godziwego pochówku stosownie do wymagań kulturowych czy religijnych. A więc ten moment, który przeżywamy wspólnie, razem, w tym wyjątkowym miejscu, w Bazylice Maria,
literackiej, jest wyrazem naszego człowieczeństwa. Tak, człowieczeństwo. Gdy skorzystamy z doświadczeń archeologów i wiedzy historycznej, wspólnie z nimi odkryjemy tę prawdę, że tam, gdzie są groby, tam żył człowiek. Tam był człowiek. Świadczy o tym wykopaliska na całym świecie. Bo w każdej kulturze szacunek dla ciała zmarłych stanowi przedłużenie szacunku dla żyjących i świadczy o tym, że ludzie wierzą w jakiś sposób w życie po śmierci. Do czego może nas to rozważanie doprowadzić? No może właśnie do tego, że w człowieku nie jest tylko dobre i święte to, co stanowi jego duchową stronę, lecz także to, co stanowi jego materialną część. Nie chodzi więc tylko o wymiar duchowy, lecz o całego człowieka. Ciału człowieka również należy się wielki szacunek. W Piśmie Świętym odnajdujemy fragment, który mówi: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do siebie samych. Dzięki sakramentom świętym, takim jak chrzest, bierzmowanie, eucharystia, godność ciała ludzkiego zyskała nową wartość, wymykającą się nowoczesności. Gdy znów skorzystamy ze skarbca tej, która nauczycielką życia jest, historii, dowiemy się, że w starożytności największą i przerażającą karą było niepokrzebanie osób. Widać to chociażby w utworze, jakim jest Antygona Sofoklesa. Również Pismo Święte mówi o tym w Psalmie 79, w którym autor natchniony opowiada to, co widział nad grozami Jerozolimy. Boże, poganie przyszli do Twego dzieciństwa. Zbezcześcili Twój święty przybytek. Jeruzalem opłucili ruiny. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom powietrznym. Zwierzętom ziemskim ciała Twoich świętych. Ich krew rozlali jak wodę. Wokół Jeruzalem i nie było komu ich pogrzebać. Jakże i nam dziś, biorącym udział w tych uroczystościach, te słowa są bliskie w kontekście śmierci księdza Władysława Urgacza, Ryszarda Kaputa i Tadeusza Zaryczkowskiego. Nie zakopać, ale uczciwy i z szacunkiem pochować. Jak przystało na człowieka, biorąc odpowiedzialność za miejsce. W historii istniało przekonanie, które do dzisiaj nie znikło, że los zmarłego zależy w dużej mierze od tego, co się dzieje z jego zwłokami. Ponieważ niepochowanie, niepogrzebanie ciała jest czymś rażącym, pochówek z szacunkiem należy się również wrogom. W dawnych wiekach istniała taka zasada, że zwycięzca powinien pole bitwy oczyścić nie tylko z ciał współtowarzyszy walki, lecz także z ciał wroga, z którym poprzedniego dnia walczył. Działo się tak chociażby na polach wsi Osów pod Wołominę, tam gdzie dnia 14 sierpnia 1920 roku rozstrzygnęła się jedna ze związanych bitew polskiego żołnierza z bolszewikami. Wszyscy znamy tę bitwę, 15 sierpnia. Cud nad Wisłą, ale właśnie ten Osów, dzień wcześniej, była tam bitwa, która pochłonęła wiele ofiar. A co jest dla nas ważne, że po przegranej bitwie bolszewicy wycofali się i pozostawili na polu walki poległych swoich towarzyszy. Zwycięzcy, Polacy, pozbierali spór ciała zabitych polskich żołnierzy i pochowali ich we wspólnej mogile przy małej kaplicy w Ossowie.
co ważne, nie zapomnieli również o ciałach wroga, poległych bolszewikach. Zebrawszy dorzucone ciała, pochowali je, jak podają historyczne podania, we wspólnej mogile na skraju lasu, na tak zwanej Polakowej Górce, na południe od rzeczki. Nad mogiłą usypali kopiec i zatknęli nad nim drewniany prawosławny krzyż. To miejsce spoczynku poległych bolszewików jest zaznaczone do dzisiaj, teraz już krzyżem prawosławnym z metalu. To zachowanie również świadczyło o wielkości człowieka, żołnierza Polaka. To, co połączyło ludzi, których dzisiaj w końcu w uroczysty sposób chcemy uczcić i pogrzebać, to miłość do ojczyzny, wolności i służby. Bóg złączył ich losy, bo wszyscy razem walczyli i dawali świadectwo swojego życia i wiary, stawiając opór totalitaryzmu, najpierw hitlerowskiemu, a potem komunistycznemu. Połączył również wyrok śmierci i egzekucja, która miała miejsce w więzieniu Montelupich w Krakowie. Ksiądz Władysław Gurgacz został rozstrzelany 14 września 1949 roku. Dzisiaj, konkretnie dzisiaj, jest rocznica jego śmierci. Ryszard Łagmut, 17 stycznia 1947 roku. A Tadeusz Zagrzynowski, 21 października 1946 roku. To samo miejsce i ta sama kara za miłość do Boga, ojczyzny i wolności. Dobrze, że dzisiaj tutaj jesteśmy. To świadczy o naszym człowieczeństwie, o naszej pamięci. I my także dzisiaj realizujemy miłość wobec Boga, ojczyzny i naszej historii. Dziękując Bogu za wszystkich, którzy byli przed nami, a którzy walczyli za prawdziwą niepodległość naszej ojczyzny. Dziś przez to wydarzenie tak naprawdę oddajemy cześć tym wszystkim, którzy oddali życie w obronie wiary w Boga, honoru ojczysty. Radością napawa również fakt, że te uroczystości stają się początkiem istnienia nowej kwatery żołnierzy podziemia niepodległościowego 1939-1963, która uzyska oficjalny status grobu wojennego, pozostającego pod opieką państwa. Wyraża to głęboką troskę ludzi odpowiedzialnych za kultywowanie i utrwalanie historii naszego narodu. Właśnie o to wielkie dziedzictwo i świadectwo, jakie należy przekazać przyszłym pokoleniom. Niewątpliwie znamienne jest również to, że jednym z pierwszych, którzy w tej mogile spoczną, jest kapłan. Władysław Gurgacz, a jego słowa, każda kropla krwi niewinnie przelanej, zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na skutę. Słowa wypowiedziane podczas pokazowego procesu na sali sądowej. I te same słowa zostały umieszczone na jednym z kamiennych bloków pod orłem tego pomnika, który powstał. Dziś w świecie, który mówi, że Bóg, wiara, religia i duchowieństwo, kapłani są niepotrzebni, to wydarzenie w tym dzisiejszym świecie mówi zupełnie coś innego, dając konkretne dowody i potwierdzając potrzebę obecności osób duchownych, którzy wiernie będą towarzyszyć swoim oddaniu i posłuchom, wskazując na tę prawdę, że Bóg jest, że Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Przeżywamy dzisiaj we wspólnocie Kościoła również święto podwyższenia Krzyża Świętego. I w tym wyjątkowym dniu
nas z całą wspólnotą Kościoła, wpatrzeni w Chrystusowy krzyż, wspominamy słowa jednej z pieśni księdza Karola Antoniewicza: w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć słowa tej pieśni: w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości Bóg. Kto Ciebie może raz ująć może, ten nic nie pragnie i szuka. W krzyżu złoda, w krzyżu pochłoda, dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce Ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża, On Cię nie wesprze, ocali. Gdy wiary siła serce spoiła, a i to serce zawiodło, o nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, niech krzyż niech Ci stanie za wodą. Gdy wśród żywota biedna sierota stoi od ludzi zgardzona, krzyż będzie światem, ojcem i bratem, gdy go przytulisz do Boga. Gdy rozpacz błonie, pochłoną zachtonie, o wytrwaj jeszcze na chwilę. Łza się przesączy, rozpacz zakończy, krzyż zatknięty w mogile. Kto u stóp krzyża swą duszę zbliża, na tego spojrzy łaskawie Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel, da pomoc boską w każdej sprawie. My dziś wpatrzeni w Chrystusowy krzyż, jak niegdyś Izraelici w węża miedzianego, idźmy z odwagą w świat, stojąc po stronie prawdy. Dziś my widzimy, że ona zawsze zwycięży. Jezus przez swój krzyż nas odkupił i stał się on ze znaku hańby znakiem zwycięstwa. Zwycięstwa dobra nad złem, zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, zwycięstwa wolności nad niewolą. I ten krzyż, i ta uroczystość pogrzebowa, którą przeżywamy, ukazują nam, że nie jest ważne to, co mówi świat, bo my wiemy, że i tak krzyż doprowadza nas do chwały. Chwały nieba. Thank you.
świadczyli wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Który odczyta list w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Organizatorzy i uczestnicy uroczystości pogrzebowych doczesnych szczątków księdza Władysława Gurgacza, Ryszarda Kłakuta i podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego. Ekscelencje, dostojni goście, szanowni państwo. W panteonie bohaterów naszej niepodległości przez lata nie było miejsca dla tych, którzy wierni ideałom służby Bogu i Ojczyźnie nie pogodzili się z powojennym systemem i przeciwstawili się komunistycznemu terrorowi. Dziś wolna Polska oddaje należną cześć żołnierzom podziemia niepodległościowego, kapelanowi Polski podziemnej, księdzu Władysławowi Gurgaczowi, pseudonim Sema, Ryszardowi Kłakutowi, pseudonim Pomsta i podporucznikowi Tadeuszowi Zajączkowskiemu, pseudonim Mokry. Zebranym na uroczystościach pogrzebowych pragnę przekazać wyrazy głębokiego szacunku i zapewnienie o mojej pamięci. Żegnamy dziś obrońców naszej ojczyzny, którzy wierni najświętszym dla Polaków wartościom wybrali nierówną walkę, początkowo z niemieckim, a potem z sowieckim okupantem. Ich biografię łączy nie tylko otwarty sprzeciw wobec zła, prześladowania i karania śmierci w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie, ale też potajemny pochówek na cmentarzu Jakowickim. Swoistym testamentem bohaterów, których dziś z honorami żegnamy, niech pozostaną jedne z ostatnich słów księdza Gurgacza. Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD. Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zupę. Dzisiejsze wydarzenie jest tych słów szlachetnym dopełnieniem. Jest wyrazem historycznej sprawiedliwości, na którą przez lata oczekiwali żołnierze drugiej konspiracji. Przeniesienie ich doczesnych szczątków odnalezionych podczas prac ekshumacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej na cmentarz Rakowicki oraz ich godny państwowy pochówek jest swoistym zadośćuczynieniem, jakie państwo polskie składa swoim bohaterom. Upamiętanie ich dokonań, docieranie do prawdy historycznej o ich losach to nasz wspólny obowiązek. To nasz dług wobec ludzi, którzy swym życiem dali świadectwo wierności najświętszym dla Polaków zasadom. Szanowni państwo, dziękuję tym, którzy przez trudne lata mieli odwagę pielęgnowania pamięci o polskim podziemiu niepodległościowym. Wyrazem wdzięczności
składam wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej kwatery na cmentarzu rakowickim, gdzie spoczną polegli w walce z niemieckim i sowieckim okupantem, zamordowani w akcjach represyjnych i ofiary komunistycznych zbrodni. Dziękuję władzom województwa, władzom miasta, Instytutowi Pamięci Narodowej i wszystkim państwu, którzy swym zaangażowaniem i troską przyczyniają się do podtrzymania pamięci o naszych narodowych bohaterach. Te działania to szlachetna misja w imię prawdy i sprawiedliwości. To realizacja naszego zobowiązania, by nieść w przyszłość testament żołnierzy niezłomnych i zapisywać go w pamięci kolejnych pokoleń. Dzięki nim możemy żyć dzisiaj w niepodległej ojczyźnie. Cześć i chwała bohaterom. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Do uczestników dzisiejszej uroczystości list skierował minister obrony narodowej Marii Błaszczyk. List odczyta dyrektor gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Łukasz Kubicki. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Do uczestników uroczystości pogrzebowych świętej pamięci księdza Władysława Kogacza, świętej pamięci Ryszarda Kłaputa, świętej pamięci podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego. Czcigodne rodziny naszych bohaterów, ekscelencjo książę biskupie, wielbni kapłani, wszyscy zgromadzeni, generałowie, oficerowie, podoficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, panie prezesie, panie wiceprezesie Instytutu Pamięci Narodowej, panie wojewodo, wszyscy dostojni zabrani. Krakowskie więzienie przy Montelupich to miejsce zbrodni popełnianych przez reżim komunistyczny na tych, którzy pragnęli żyć, służyć w wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Dzięki niestrudzonej pracy niezwykłego zespołu z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka możemy dziś godnie i z należnymi honorami pożegnać tragiczne ofiary zbrodni komunistycznych. A więc świętej pamięci księdza Władysława Kurgacza, Ryszarda Kłakuta oraz podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego. Dziękuję panu profesorowi i wszystkim współpracownikom zaangażowanym w poszukiwanie mogił żołnierzy, patriotów, którzy zostali pomordowani, gdyż chcieli walczyć o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę. W trakcie uroczystości takich jak ta oddajemy symboliczny hołd ofiarom komunistycznych represji. Potwierdzamy, że z najgłębszym szacunkiem pielęgnujemy pamięć o nich i kontynuujemy podjęte przez nich dzieło. Wszyscy są dla nas bohaterami, a życie i ideały, jakimi się kierowali, są dla nas inspiracją do budowy silnej, niepodległej ojczyzny. Nie zapomnijmy, że właśnie takiej Polski chcieli i dla niej ginęli. Cześć ich pamięci. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Szanowni Państwo,
Proszę o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego. Ekscelencjo, wielebny księże biskupie, panowie ministrowie, szanowny panie wojewodo, panie marszałku, drodzy państwo, drogie rodziny naszych narodowych bohaterów, księdza Władysława Gurgacza, Ryszarda Łaputa i Ryszarda Tadeusza Zajączkowskiego. Drodzy państwo, smutny zaszczyt wygłaszania mów pogrzebowych przypada zazwyczaj przyjaciołom. Ja nie mogę nazwać się przyjacielem naszych bohaterów, choć bardzo chciałbym nim być. Chciałbym być ich przyjacielem, bowiem to honor i zaszczyt móc być przyjacielem tych, których krew stała się fundamentem wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. Każda kropla niewinnie przelanej krwi zrodzi tysiące przeciwników i pójdzie wam na skutek. Pisał jeden z was, stając się taką kroplą niewinnie przelanej krwi. Jesteście wszyscy kroplami niewinnie przelanej krwi Polaków. Przelanej dla wolnej i niepodległej mocy. I mimo, że wasze życiowe i wojenne drogi szły różnymi ścieżkami, bo ksiądz Władysław Gurgacz wybrał bycie krzepicielem serc polskich bohaterów, partyzantów z polskiej podziemnej armii niepodległościowej. Ryszard Łaput, harcerz, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, mógł wieść spokojne życie w zniewolonej Polsce, życie ze swoim licznym rodzeństwem. Wybrał jednak walkę o wolność. Tadeusz Zajączkowski, wojenny bohater, którego ścieżki wojenne były kręte, ale ostatecznie opowiedział się po stronie słabszych, ale wolnych, nie silniejszych, a zniewolonych. Wszyscy opowiedzieliście się po stronie wojny sprawiedliwej. Wojny sprawiedliwej zrodzonej z niesprawiedliwości wroga. Wojny sprawiedliwej, której przyczyną i celem była wolność i pokój. Wojny sprawiedliwej, w której to wy reprezentowaliście wolną Polskę i legalne władze Rzeczpospolitej. Za ten wybór czekały was prześladowanie, więzienie, aresztowanie, bardzo brutalne przesłuchania i w końcu śmierć. Śmierć w miejscu, w którym mundury Gestapo zostały zastąpione przez mundury kolejnych najeźdźców wolnej Polski, przez mundury funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Nie dość, że was zamordowano, to jeszcze chciano was wymazać z narodowej pamięci, zapomnieć, udawać, że nie było fenomenu żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Dzisiejszy dzień jest dowodem na to, że wolna Rzeczpospolita Polska nigdy nie pozwoli o was zapomnieć. Cześć i chwała bohaterom.
miłosierdzie Boże. Prośmy Boże, aby kapłan Władysław oraz Ryszard Tadeusz, którzy przez chrzest stali się dziećmi Bożymi w ciągu życia pragnili się ciała Chrystusa, zostali wezwani na uczne dzieci Boże w niebie i razem ze świętymi stali się dziedzicami obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, abyśmy razem z naszymi braćmi mogli być naprzeciw Chrystusa, Jego życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i nasze. Ojcze nieskończony Boże, Twoje ręce polecamy naszym braciom, kapłana Władysława oraz Ryszarda i Tadeusza, i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będą mieli udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś naszych braci w ziemskim życiu. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoimi sługami, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszymi braćmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ania! Stój! Uroczystość. No to przyda się to.
Szanowni Państwo, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej odegra hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie hymnu proszę Państwa o godne zachowanie, a mężczyzn o zdjęcie nakrycia głowy. Nastąpi poświęcenie kwatery podziemia niepodległościowego 1939-1963, wybudowanej jako miejsce spoczynku dla tych, którzy oddali życie w służbie ojczyzny. Prosimy Jego Ekscelencję księdza biskupa Roberta Chrząszcza o poświęcenie kwatery i poprowadzenie modlitwy za dusze pomordowanych, których szczątki za chwilę zostaną złożone do grobów.
Prośmy Boga, aby pobłogosławił grób naszych braci. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom wiernych. Prosimy Cię, pobłogosław ten grób i uwolnij od wszystkich grzechów duszę tych, których tutaj ciała składamy, aby mogły razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciała naszych braci wskrzesił w chwale i powołał ich do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszych braci. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią kapłana Władysława oraz Ryszarda i Tadeusza. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszych braci życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszych braci do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszych braci wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś ich Duchem Świętym. Przyjmij ich do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszych braci najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj im udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze, kapłanowi Władysławowi, składać eucharystyczną ofiarę. Sprawa, by Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszych braci. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twoje sługi. Wyzwól ich z więzów śmierci i daj im udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Jezu, niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy,
który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki. Szanowni Państwo, teraz nastąpi złożenie flag i przekazanie ich rodzinom zmarłych. Flaga zostanie przekazana pani Urszuli Mrozek, córce siostrzeńca księdza Władysława Gurgacza. Flaga zostanie przekazana panu Grzegorzowi Zającowi, bratankowi podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego. Flaga zostanie przekazana panu Robertowi Kłaputowi, bratankowi Ryszarda Kłaputa. Dziękuję bardzo. Nastąpi teraz obrzęd złożenia dobrotu. Wody życia. Prochem jesteście i w proch się obrócicie, ale Pan was wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyjcie w pokoju. Złożymy ciała naszych braci w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszych braci, gdy przyjdzie w chwale.
Szanowni Państwo, nastąpi teraz wręczenie rodzinom pochowanych furażerki i rogatywek oraz portretów pogrzebowych. Wręczenia dokonają prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki oraz wiceprezes Krzysztof Szwagrzyk. Prosimy o podejście przedstawiciela rodziny księdza Władysława Gurgacza. Prosimy o podejście przedstawiciela rodziny podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego. Proszę mi pozwolić swoją wykonywać. Prosimy o podejście przedstawiciela rodziny Ryszarda Kłobuta. Proszę o zabranie głosu panią Urszulę Mrozek. Lokalnych i wszyscy biorący udział w tej uroczystości. Z wielką pokorą stają tutaj wobec tego, co się wydarzyło. Serca rodziny i parafian wypełnia radość. Po 72 latach ksiądz Gurgacz, niezłomny, patriota, a przede wszystkim kapłan, doczekał się godnego pogrzebu. Pragnę podziękować Panu Bogu, że w swojej opatrzności raz po raz upomina się o swoich pracowników. Podziękowanie składam za przyczyną Matki Najświętszej, tej tajemnicy zaśnięcia, w niebo wzięcia i ukoronowania na Królową Nieba i Ziemi, tej z ołtarza Wita Stwosza, w Bazylice Mariackiej, w Krakowie. Wszystko mówi o Polsce, bo a to Polska właśnie. To wszystko mogło się wypełnić z woli samego Boga, ale i za przyczyną ludzi bezpośrednio zaangażowanych w prace ekshumacyjne i przygotowanie pogrzebu. Chcę użyć naszego najprostszego słowa. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Zająca. Gdy zaczynała się wojna, Tadeusz miał 15 lat. Jego ojciec oraz starszy brat Józek natychmiast poszli walczyć. Byli to mój dziadek i wujek. Jego starsza siostra Irka uczyła na tajnych kompletach. Wszyscy byli zaangażowani w walkę. Tadeusz dołączył do ojca i brata szybko. Nawet jego młodszy brat, mój ojciec Władysław, służył jako łącznik. Tadeusz, gdy ojca i brata zamordowało gestapo, został dowódcą oddziału. Musiał być uzdolnionym żołnierzem, skoro tak młodemu chłopakowi powierzono dowodzenie, skoro tak młodemu chłopakowi nadano szlify oficerskie. Dalej jego losy były gwałtowne i burzliwe, bo gwałtowne i burzliwe były czasy. Przeżył tyle i tak niewyobrażalnie okropnych rzeczy, że można by tym obdzielić wielu dorosłych ludzi.
tylko nikt nie chciałby takich doświadczeń. Gdy wojna się skończyła i został doceniony za zasługi, sytuacja w Polsce zaczęła się zmierzać w złym kierunku. Zaczęły się podziały, piętnowanie ideologiczne, a może raczej małe, ludzkie, złe działania. Nie za taką Polskę Tadzik walczył. Ci ideologiczni ludzie niszczyli takich jak Tadeusz i jego rodzina. Podporucznik Tadeusz Zając, Zajączkowski, został zamordowany w 1946 roku przez Polaków, a jego rodzina, mój ojciec, jego siostry, my ponosiliśmy konsekwencje tych podziałów jeszcze przez długie, długie lata. Ojciec aż do śmierci borykał się z ciężarem prześladowanego przez system byłego żołnierza. Podziały i piętnowania są złe. Nie idźmy w tym kierunku, bo nie za taką Polskę Tadeusz walczył i jemu podobnie. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Roberta Kłaputa. W imieniu wujka mojego, Ryszarda Kłaputa, chciałbym podziękować tu wszystkim zgromadzonym. Podziękować przede wszystkim władzom państwowym, władzom kościelnym, władzom wojskowym. I przede wszystkim chciałbym podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej. Doprowadził to, ten pochówek doprowadził do końca. Od odnalezienia szczątków, aż po dzisiejszy pogrzeb. Dziękuję ślicznie wszystkim, tu przybyłem. Szanowni Państwo, nastąpi teraz złożenie wieńców i wiązanek od rodzin oraz oficjalnych delegacji. Thank you.
Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki. W imieniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych składa Anna Kowalska. Thank you.